W ramach pierwszej rundy Totolotek Pucharu Polski w strefie kaliskiej w niedzielę 2 sierpnia w Rogaszycach miejscowy klub sportowy podejmował innego reprezentanta powiatu ostrzeszowskiego, grający w wyższej lidze NZS do Ruchów. Na marnej płycie boiska w Rogaszycach łatwo było o niespodziankę. Mecz od początku obfitował w walkę, a murawa spowodowała, że większość akcji kończyła się w zarodku. Przez wiele strat po obu stronach mecz nie zachwycał. Pierwszą składną okazję mieli gospodarze, lepiej radząc sobie na znanym im boisku. W 16 minucie zza pola karnego groźnie uderzał Patryk Bruder. Chwilę później swoją okazję mieli przyjezdni, z minuty na minutę coraz lepiej radzący sobie w starciu z Rogaszycami. Piłkarze z Doruchowa nie wykorzystali dwóch znakomitych szans na zdobycie bramki, w czym przeszkodził im bramkarz gospodarzy. Odpowiedzi niewiele gorszym refleksem popisał się golkiper drużyny Wojciecha Czecha, broniąc groźny strzał nogami. W 43 minucie przed najlepszą szansą na zdobycie bramki stanął Mikołaj Pinkiewicz, ale nie wykorzystał on rzutu karnego podyktowanego za faul. Do przerwy kibice bramek nie zobaczyli. Po zmianie stron ponownie pierwszą groźną akcję przeprowadzili gospodarze. Płaski strzał Marcela Figaszewskiego niewiele minął słupek bramki strzeżonej przez Michała Frontczaka. Worek z bramkami rozwiązał się kilka minut później. Nieporozumienie bramkarza i obrońcy gospodarzy wykorzystał Pinkiewicz, rehabilitując się za nieudany rzut karny. LZS podwyższył wynik w 67 oraz 69 minucie spotkania. Obie bramki zdobył Bartłomiej Kawka. 10 minut przed końcem strzelanie dla Doruchowa zakończył Bartosz Chojka. Gospodarzy stać było jeszcze na dwa trafienia honorowe za sprawą rezerwowego Mateusza Wawrzynowicza. KS Rogaszyce, LZS Doruchów 2-4. Pierwsza połowa na pewno po naszej myśli. Graliśmy tak, jak mieliśmy założenia w szatni. Brakowało tylko bramki. Mieliśmy też troszeczkę szczęścia. Bramkarz obronił karnego. No, druga połowa... Chcieliśmy zagrać tak jak pierwszą. Nie wyszło. Straciliśmy bramkę. Mieliśmy szansę na drugą i od razu właśnie po naszej okazji była kontra 2-0, 3-0. No i już trochę później drużyna opuściła głowę i no trudno. Fajnie, że strzeliśmy na końcu jeszcze te dwie bramki. Pokazaliśmy, że walczymy do końca. Gratulacje dla Doruchowa, a my czekamy na... No, przyjechaliśmy tutaj oczywiście wygrać ten mecz. Traktowaliśmy go oczywiście w ramach przygotowań do sezonu zasadniczego. Ruszamy za tydzień, także no, wynik pozytywny 4-2 cieszy. Jednak no, w pierwszej połowie zespół z Rogaszyc postawił nam dosyć wysoko poprzeczkę. Zagrali je naprawdę ambitnie. Niewykorzystany rzut karny. No, w drugiej połowie już potoczyły się tutaj losy spotkania po naszej myśli. No i jak to zwykle bywa, przy 4-0 nastąpiło lekkie rozluźnienie i przeciwnik zdobył dwie bramki. Ale jestem zadowolony z tego wyniku, tym bardziej, że skład dzisiaj nie był optymalny. Także trener tutaj też kilka wariantów jeszcze próbował na boisku zastosować, także no dość powiedzieć, że na pozycji bramkarza zagrał zawodnik z pola, także myślę, że ten wynik optymistycznie nas nastawia do pierwszych rozgrywek z Łąkocinami na wyjeździe. W kolejnej rundzie, którą zaplanowano na 12 sierpnia, LZS Doruchów uda się do Czarnego Lasu, który pokonał LZS Czajków pokarnych 4-2. W innych meczach z udziałem drużyn z powiatu ostrzeszowskiego Pelikan Grabów rozgromił Masowie Kraszewice 13-0 i teraz zagra na wyjeździe z Olimpią Brzeziny. Wcześniej oczywiście nastąpi jeszcze inauguracja Wielkopolskiej Klasy Okręgowej.